Wszystkiego się skończyło. Tak czy inaczej, jeżeli pod klasztorkiem nie udało nam się dotrzeć do żadnych konkretnych podziemi, to może powinniśmy spróbować z drugiej strony. Oto kościół pofranciszkański, ostatnia siedziba zakonu w Śremie. Obecnie to niemal prawie całkowicie odnowiony kościół. Niemal, bo jedna jego część pozostała w pierwotnej formie do dziś. Na bocznej ścianie kościoła znajdują się małe, niepozorne drzwi, które prowadzą do podziemnej komnaty przebiegającej pod murami budynku. Jeżeli legendarny tunel naprawdę istniał, to z pewnością tutaj musiał mieć swój początek. Widać, że pomieszczenie jest bardzo zniszczone, nieużywane od lat. Znajdujemy się dokładnie pod ołtarzem kościoła pofranciszkańskiego. Na pierwszy rzut oka wygląda to na jakąś zrujnowaną piwnicę, może magazyn. Ale jak widzę, jest tu sklepienie krzyżowe, jak również zwyczaje zakonników sugerują mi, że to raczej musiała być podziemna krypta. Te szczątki ludzkie potwierdzają moją tezę, że to raczej podziemny grobowiec. Zakonnicy zamurowywali swoich zmarłych w ścianie, więc być może te szczątki się wysypały i zostały tutaj przeniesione, aby nie uległy zniszczeniu. W tych okolicach, w ogóle na terenie Polski, były wojska szwedzkie. I ludzie, chcąc zabezpieczyć swoje dobra, przekazali precjoza różnego typu do klasztoru, żeby je ukryć przed Szwedami. No niestety jeden z zakonników zdradził, gdzie te skarby śremskie są ukryte. No i niestety Szwedzi to zabrali. Złapano jednak Szweda, który ukradł te skarby, no i okazało się, że on się nie przyznawał. On mówił, że tą zdradę popełnił właśnie jeden z zakonników. Postanowiono w związku z tym odbyć tak zwany Boży Sąd, czyli ręka Boga wskaże, kto jest tutaj winien. Zrobiono to w ten sposób, że kazano ustawić armatę i z tej armaty miano zestrzelić krzyż na wieży kościoła farnego. Zakonnik strzelił, nie wcelował, Szwed strzelił, wcelował, uznano, że to jest ręka Boża właśnie i zakonnika skazano na śmierć przez zamurowanie we wnętrzu kościoła franciszkańskiego. To raczej nieprawdopodobne, ale może to są szczątki tego zakonnika z legendą, o którym opowiadał pan Schmidt. Tam znajduje się jakaś szczelina, może warto by było ją zbadać. Thank you.
tutaj właśnie jedna z odnóg tunelu się kończy. Za mną znajduje się pomieszczenie, w którym zmieściłaby się jedna osoba w pozycji stojącej, ale tam dalej przejścia nie ma. Tutaj pewnie dalej można było przejść tunelem. Niestety w tym momencie jest zawalony i przez to niedostępny, co bardzo utrudnia mi dalsze poszukiwanie. Dlaczego to przejście wtedy było? Bo Warta nie miała tam swojego koryta. Warta biegła tutaj, gdzie jest ten kanał Ulgi, przed gospodarstwem rodziny Błoszyków, przed tą starą szczelnicą. To była ta tak zwana stara Warta, tak? A teraz my tylko widzimy, że tam jest to wszystko wyrównane, że tylko prześrodek idzie rów. A więc to wejście było do klasztorku, tak? I było czynne, zanim Warta nie zmieniła koryta. No pewnie jak zaczęła teraz płynąć tym korytem, które teraz istnieje, to niestety no tam ta woda, prawda, wszystko zniszczyła i w ogóle byłoby niebezpiecznie, ażeby do tego klasztorku ktoś tam jakiś miały chciał pójść, tak. Wie pan, przez kogo został on wybudowany i no to w średniowieczu, prawda, no przecież tutaj wojska przechodziły, nawet Tatarzy przecież, jak szli przez Podlegnicę, to też jeszcze zabitali do Sielemu i obrabowali kościół Farny, a więc przed nieprzyjacielem myśmy się, prawda, chronili do tunelu i, prawda, i szliśmy w kierunku klasztorku, albo w ogóle w tunelu myśmy się zatrzymali. Kwestia przedostania się z jednego miejsca, z jednej strony Warty na drugą, to jest bardzo ciekawa rzecz. Różnica wysokości między miejscem, gdzie w tej chwili siedzimy, a Wartą jest ponad 20 metrów. Czyli podejrzewam, że jeżeli ten tunel prowadzi tutaj do klasztorku, z tym, że prawda jest taka, ten kościół po klawiskach, on powstał bardzo późno. On powstał bardzo późno, to jest dopiero XVII wiek. Natomiast tamte podziemia, podejrzewam, są wiekowo starsze. Zapewne pan wie o tym, że franciszkanie wędrowali po świecie. Pierwsza siedziba była właśnie tutaj, prawda? Potem była na tak zwanym Żabikowie, tam gdzie mamy stare miasto. No i ostateczna siedziba to jest na Ostrówku. Ostrówek to jest ta część, gdzie jest między innymi liceum w tej chwili i zespół po franciszkańskim. Biorąc pod uwagę specyfikę Śremu, szczególnie Śremu w XVI wieku, czyli w momencie, kiedy to były najlepsze lata w rozwoju miasta, piwnice musiały być bardzo duże, gdyż mniej więcej w marcu rąbano lud na Warcie, składowano to w tych piwnicach i większość towarów spożywczych przetrzymywanych w piwnicach była w tym lodzie przez miesiące letnie. Mogę powiedzieć, że z pewnością jedne z większych piwnic gotyckich znajdują się w narożniku Rynku Śremskiego. To jest miejsce, gdzie jest w tej chwili sklep zoologiczny, takie małe zoo z rybkami, gdyż tam prawdopodobnie znajdował się jeden z pierwszych ratuszy śremskich i tam z pewnością piwnice gotyckie są. Od dawna jestem zwolennikiem tego, żeby spróbować odkryć niektóre z piwnic i udostępnić dla osób, że można było zobaczyć, jak to w ogóle wyglądało. Być może głęboko pod nami biegł kiedyś niezwykły tunel wydrążony w niejasnym celu, a dziś, nieodkryty i niedostępny, znika w pamięci jako legenda.
Może było to połączenie, które pozwalało zakonnikom na bezpieczne przeprawienie się przez linię rzeki? Albo kryjówka, która w niepewnych czasach mogła okazać się jedynym ratunkiem? A może piwnice wielu sąsiednich budynków łączyły się kiedyś w podziemny spichlerz lub inny magazyn? Trudno szacować, ile tajemnic ten tunel mógł ze sobą łączyć, a naprawdę nie ma pewności, czy kiedykolwiek istniał. Bo może ludzka wyobraźnia przekształciła małą kościelną kryptę w podziemne katakumby wydrążone pod linią rzeki i ciągnące się grubo ponad kilometr. Jeśli ktoś pokusi się o prace archeologiczne na terenie Śremu, to może dotrzemy do jakichś faktów. Teraz legenda pozostaje legendą.